teraz pytanie, czy ja mogę postawić farmę tutaj teraz? Mogę to wybudować? Nie mogę! Ha! Bez sensu. Wkładać ucho do kredensu. Czołem, ludziska! Witajcie w kolejnym odcinku z Kingdom New Lands. Gramy dalej szynką, która jeździ tym razem na koniu trojańskim. Ja w sumie nie powiedziałem, kto był autorem tego pomysłu. Starszy sierżant. Właśnie, to był twój pomysł, więc wielka piona dla ciebie. Bardzo mi się spodobało. Trojan, koń trojański, elo, nazwa perfekcyjna dla konia. I co robimy dalej? No bo spróbujemy teraz przejść do tego 10 dnia, żeby przejść kolejny Blood Moon. Ale żeby to nie było dość pasywne, tylko żeby właśnie próbować coś zrobić. Tutaj mamy, widzicie, tu można by faktycznie założyć, kurczę, farmę. No to jest moim zdaniem największy problem tej mapy na razie, że nie mogę farmerów rozbudować. Nie mogę tu postawić farmy, nie mogę zniszczyć... Mogę zniszczyć to drzewo. Czy ja będę mógł zbudować farmę tak daleko od... Jestem bardzo ciekawy. Znaczy, to, mam nadzieję, że to nie zniszczy niczego. Czy ja jestem w stanie, jak zniszczę te trzy drzewa... Jest spoko, bo dzisiaj nie będzie ataku. Jak zniszczę te trzy drzewa, czy będę mógł farmerów posłać tak daleko? To jest dla mnie pytanie dnia. Czy oni będą zasuwać tak daleko? W sumie z drugiej strony to bez sensu, bo po co mają zasuwać tak daleko, skoro nie będą tak naprawdę żadnych przychodów większych mi generować. Lepiej zniszczyć jak najszybciej te dwa portale po lewej stronie, prawda? I skupić się na rozwoju. Ale tymczasem może wybudujemy już kolejne mury, tak, żeby tu zabezpieczyć się też. No właśnie, widzicie, bo rozbuduję kolejne mury, ale podjąłem pewne ryzyko. Ponieważ rozbudując te mury, mam nadzieję, że króliczki się jeszcze tutaj pojawią. I ten nie będzie przeszkadzało. O Jezu, no króliczki zniknęły na razie. Co mnie martwi. Oj, martwi mnie to. Czy to była dobra zagrywka? Mamy tutaj kamienne mury, więc byłoby spoko. Tu były króliki, dodatkowa kasa, a teraz nie wiem, czy przypadkiem nie zawaliłem sobie sprawy. I te króliki się już tu nie pojawią. Będę musiał wtedy poświęcić ten obóz. Tak? Żeby tutaj... Aha, oni dopiero teraz biegną tamte drzewa ściąć. Bardzo dobrze, bo zauważmy, że mamy dzisiaj spokój, więc jest git. No właśnie, i chyba sobie chyba sobie ubiłem królikarnię. O lol. No cóż, nie przewidziałem tego. Sądziłem, że to po prostu są mury, bez przesady. To tylko mur, nic się więcej ciężkiego, trudnego, niebezpiecznego nie stanie. A tu jednak chyba będzie wielka dupa. Zwiększymy sobie też liczbę łuczników o 2. O 2, czyli ten wzór chemiczny na tlen. Jakoś mi to przyszło do głowy. Dwutlenek węgla, przepraszam, dwutlenek, po prostu. Nie żadnego węgla, dwutlenek, po prostu. Dobra. Pan bankier daje mi kasę, ale ja mu tę kasę zwracam. Chwilowo. Daję mu w sumie, ale dam mu, powiem wam szczerze, sporo tej kasy, bo to chodzi właśnie o to, żeby... O, on sobie teraz to przekaże właśnie do skarbca. Tak. Spokojnie stały sobie 2 złotóweczki, żeby móc coś jeszcze tutaj ewentualnie zrobić. Właśnie, no i nie ma gdzie. Dobra, polecimy na prawą stronę, sprawdzimy, jak wygląda sytuacja ze ścinaniem drzew. To mi koleś oddał 2 złotóweczki, spoko. I teraz pytanie, czy ja mogę postawić farmę tutaj teraz? Mogę to wybudować? Nie mogę! Ha! Bez sensu. Wkładać ucho do kredensu. Nie mogę. Dobra, to zagonię jelona. A jednak mogę, zobaczcie, teraz dopiero zadziałało. Okej, to tu budujemy, moi drodzy, farmę. Ona będzie cholernie daleko, ja wiem. Wiem też, że moi farmerzy, mam nadzieję, że zdążą w ogóle dobyć do domu z tej strony. Że w odpowiednim czasie po prostu jak ta farma tu będzie, to oni po prostu ruszą dupska i będą faktycznie biegać do domu. Tu niestety moi łucznicy, no nie mają króliczków do polowania. Chyba, żebym znowu zadziałał tak, żebym ściął te drzewa, chociaż mogę ściąć tylko te 4 drzewa. One są do ścięcia, więc jest spoko. Może gdzieś tutaj króliki się pojawią i moi rzeczywiście łucznicy poszliby do tych królików i nie zostaliby tutaj, ten obozowisko nie zostałoby zniszczone. No, nie wiem, powiem wam szczerze, nie wiem jak to będzie. Zobaczymy, bo to już trochę inaczej też testuję po prostu podejścia różne, tak, do zabawy w Kingdom tutaj, bo zrobimy sobie kolejnego łucznika. No mamy w sumie zabezpieczenie dość mocne, chociaż wydaje mi się, że niebawem trzeba będzie zainwestować w katapultę. I właśnie nie wiem, czy nie po prawej stronie, bo cholera wie, skąd oni będą atakować. Czyli trzeba teraz zebrać przede wszystkim dużo gotówki na
upgrade na kamienne mury, trzeba zupgrade'ować też wieżyczkę, żeby to przynajmniej dwóch stało. Albo zamiast tego po prostu zwiększyć celność moich wojaków, czy moich tutaj ziomków, czyli łuczników, i po prostu mur rzeczywiście kamienny postawić, bo będzie srywa. Kamienny mur, tak, czyli podsumowuję, kamienny mur to raz, dwa to będzie pójście do tego portalu z samego rańca. Do tego w sensie, nie portalu, za portal do posągu, żeby zwiększyć celność moich ziomków. A następna kasa to będzie po prostu atak. Atak na portal. I zobaczymy, co się wtedy stanie. Wydaje mi się, że to jest całkiem realny scenariusz. To całkiem powinno wypalić, więc zobaczmy, jak będzie wyglądała ta noc. Tym razem stoję i obserwuję, jak wygląda prawa flanka. O, zaczynają się pojawiać pierwsze typki w maskach. No właśnie, ja się boję, że mój kamienny mur... mój drewniany mur tego nie wytrzyma. Za bardzo, więc muszę uważać. Tak. Więc zanim zaatakuję, muszę mieć pewność, że po obu stronach stoją... Znaczy nie, no tu mam kamienny mur, tak? Więc w razie ataku to oni po prostu uciekną. I dziabną. Więc to nie jest też jakieś wielkie niebezpieczeństwo, ale tak, więc tak. Teraz na pewno muszę zebrać kasę od osła, że tak to ujmę, i biegnę jak najszybciej potrafię do... Tak, dzień ósmy. Tak, zbieramy kasiorę. Inwestujemy w zioma. Może zbierzemy trochę od bankiera. On już trochę kasy nam rzeczywiście daje. Oddamy mu na razie za 4 sztuki. I biegniemy. Biegniemy na pełnym Trojanie, żeby zainwestować. A taratata, dobra. Zainwestować w ten mur i zrobić upgrade łuczników. Portal nieaktywny. Zaraz mi się, że tak powiem, Trojan zmęczy. Początek dnia, jest spoko. Dobra, teraz trzeba tutaj trochę pojeść trawy. Tak, tylko tam wybudowałem, pamiętam, farmę, ale nie mam farmerów. Więc to też jest mój błąd, że nie zainwestowałem żadnego farmera. No ale cóż. Na razie próbuję zainwestować tu. Raz, dwa, trzy, cztery. I na razie tylko na jeden udało mi się zainwestować, więc będę musiał tutaj wrócić następnego dnia, żeby to podbić. No właśnie. Gdyby tylko usunąć ten cholerny, kurczę, portal, to już zawsze dzięki temu, jakbym wybudował kolejny portal na jego miejsce, miałbym jakiś już pierwszy fast travel. No właśnie. Ale pytanie, czy potem fast travel, wybudować drugi portal, żeby szybko podróżować na drugą stronę? Wydaje mi się, że to chyba trzeba będzie zrobić tak, że będzie trzeba wbudować tak, żeby na drugą stronę śmigały ludziki. Zapraszamy do domu. Żeby na drugą stronę śmigać i portalem, czyli wybudować go po drugiej stronie, żeby rzeczywiście między sobą się przerzucały, bo być może jak są dwa portale obcych, to jestem ciekaw, czy można stworzyć również dwa swoje portale w takim wypadku. Czy każdy portal obcych potworzy możliwość zbudowania własnego portalu do podróży, do tego pomostu pomiędzy podróżą między jednym a drugim, czy jednak nie? To jest ciekawe. Ciekawy aspekt moim zdaniem. Dobra. Czyli co? Mamy kamienny mur po tej stronie. Mamy inwestycje w ludzików. Nie mam kasy, żeby wysłać ich na portal. A gdybym miał kasę do wysłania na portal, to bym wysłał. No właśnie. No właśnie, no właśnie. Trzeba będzie potem pójść chyba rzeczywiście sprawdzić... Dobra, ty mi nic nie dasz. Idzie noc, więc spoko. Trzeba będzie sprawdzić potem opcję taką, żeby jednak pójść do tych ziomków. Nie ma nikt dla mnie żadnej kasy, nic, żaden jelon nie naleciał. No widzicie, no i to jest ten problem. To jest ten problem. Miałem też ściąć drzewa, pamiętam. Mam farmę, ale nikt do tej farmy nie chodzi, poza tym jest cholernie daleko też, tak? Tu są króliki. Tu się pojawiły króliki, ale to też jest daleko dla tych moich ziomków. Więc muszę się zastanowić, czy rzeczywiście poświęcić ten obóz z ludźmi tutaj i jednak zainwestować w kasę. Powiedzieć, dobra, trudno ludziki, mam was trochę, to będę latał na lewo, bo i tak na lewo będę tych ludzi zbierał potem, jak już zniszczę te portale, bo tam dalej jest obóz, tylko że ten obóz jest o wiele dalej, jest naprawdę bardzo daleko. Trzeba będzie się zastanowić, jak to rozegrać, być może nawet będę, jak macie jakieś pomysły, jak to rozegrać, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach, bo po tym odcinku może do tego odcinka jeszcze nie podejmę jakichś ważnych, kluczowych decyzji, zobaczymy, jak to będzie. Na razie, jak widzicie, mamy tu już kamienny mur, więc jest spoko. Bardzo ładnie ich anihilują. Mocno prze. Więc teraz będę musiał jeszcze raz pobiec na lewo, do posągu, zainwestować kasę, którą uda mi się zebrać. Być może nawet podwójną kasę, potrzebuję przynajmniej 8 monet. Żeby już mieć na maksa,
czyli przez 3 dni kolejne jeszcze upgrade do moich łuczników, żeby móc przy okazji jeszcze zainwestować gotówkę, żeby zaatakować tych, kurde, patiomkinów, tych, kurde, gmeraczy paskudnych, czarnych, jak to ktoś z was w komentarzu słusznie uznał. I chyba nawet mówiłem o tym w pierwszym sezonie z Kingdom, że to po prostu są poborce podatkowe, nie? Dobra, ty mi dał też sporo gotówki, oddam mu, powiedzmy sobie szczerze, 4, żeby cały czas ten pieniądz był w obrocie i teraz biegnę, najszybciej jak potrafię, do tego portalu, żeby jeszcze tamten bonus mi się nie zlikwidował, tak? Żeby on się po prostu nie zregenerował do zera. Dobra, dobiegłem, teraz pytanie, czy uda się jeszcze zainwestować idealnie w czas? Tak, świetnie, dobra. Mamy na maksa zainwestowane w naszych łuczników. Więc teraz teoretycznie, jakbym zebrał jeszcze jakąś trochę kasy gdzieś skądś, nie wiem tylko skąd, kurde, skoro znowu nie zainwestowałem w farmera, zapominam o tym, to fajnie byłoby już zaatakować ten portal i mieć potem jeszcze gotówkę, żeby móc na jego miejscu postawić oczywiście swój portal, nie? Też myślę, że gdyby na przykład zsynchronizować atak na portal z momentem, kiedy faktycznie będzie Blood Moon u mnie, czyli ten, który byłby 5 bądź, przepraszam, w tym przypadku 10 bądź 11 dnia, gdyby to zsynchronizować... Wow, przerwę, bo widzę, że są króliczki! Są króliczki! Zajebiście, że są króliczki! Czyli gdyby zainwestować w atak, kiedy będzie rzeczywiście Blood Moon, to one by na siebie może naszły i byłaby na przykład szansa na to, żeby nie było dodatkowego Blood Moona, tak? Czy dodatkowego ataku? Bo my z tego ataku nie mamy żadnego zysku, nie wypada złoto z tych przeciwników, więc nie mamy żadnego interesu, żeby inwestować w to. No właśnie, jeszcze katapulta by się przydała tutaj. Kurza mak, znaczy na obu stronach by się katapulta przydała, chociaż to dopiero 10 dzień. Wiadomo, że katapulta by naprawdę miażdżyła ich tutaj. Dość masakrycznie. No ale nie wiem jeszcze w sumie. Powinienem zainwestować chociaż jednego farmera, żeby przynajmniej jeden był i tam latał. Wiadomo, że droga jest daleka, żeby tam latać i, prawda, kurczę, zbierać te typki. No ale właśnie, dobra, czyli tak. Jak zainwestuję te wszystkie swoje złocisze tych biedaków, to już mam mnóstwo ludzi w zapasie. Jest mnóstwo tamtych typków, którzy już chodzą, a ja po prostu nie zabieram ich, nie zamieniam ich na razie na nikogo innego, więc może faktycznie już będzie trzeba ściąć to drzewo, żeby tutaj były króliki. Może jednak olać ten obóz tutaj i po prostu zbierać ich po lewej stronie. Chociaż tam po lewej stronie to daleko będzie, zanim uda się dobyć do odpowiedniego obozu. Bo tam kawałek drogi trzeba jednak odbyć. Trzeba będzie używać tych portali, żeby szybko się przemieszczać po tych ludzi moich. Prawda? Bo nie... Nie wiem, zaraz. Jeden portal był chyba... przynajmniej jeden obóz był przed portalem chyba, tak? Dobrze pamiętam, po lewej stronie. I nie wiem, czy kolejny nie był za. Albo za dwoma portalami. Już powiem wam szczerze, że zapomniałem, ale na pewno będzie trzeba to zainwestować jakoś. Dobra. Ziomki. Proszę tutaj przybiec do mnie. Dzień dobry, ja tu jestem przygotowany na atak i w ogóle jesteście już skazani na porażkę. Prawda? Dobra, jest ładny. Jest ładny atak, jest konkretny atak, więc wydaje mi się, że dzisiaj wyślę już teraz. Tak, teraz już wyślę wojaków na pierwszy ogień. Czyli żeby atakowali lewą stronę. I być może też przygotuję tutaj z kasy, którą zbiorę, przygotuję też, no, katapultę na lewą stronę, bo nie wiadomo, co wyjdzie. Nie wiadomo, co wyjdzie ze zniszczonego małego portalu teraz. To też jest wielka niewiadoma. Dobra, zbieramy gotówkę z dnia dzisiejszego, dajemy oczywiście mu jeszcze złocisza. Zobaczymy, ile mi da bankier. Bankier też mi dał trochę gotówki. Oddamy mu kawałek trochę gotówki tej, której mi dał. W sumie cały czas zbieram więcej niż zabieram więcej niż oddaję, ale dobra, inwestycja była. I teraz co bym chciał zrobić? Od razu wysłać już ludzi. Raz, dwa, trzy, cztery. To oczywiście może być dzień z Blood Moonem, ale trudno. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy on jeszcze nie. W sumie nie weźmie ode mnie złotówki, ale dobrze by było, gdyby jednak łucznik wziął jakąś złotówkę, to może... Kurde, nie, od razu mi oddaje skubaniec. By go szlak trafił. No dobra, oddajesz mi, to trudno. Dobra, to w takim wypadku... Co? To teraz zbieramy gotówkę, żeby... Może... Dobra, mam chyba gotówkę na farmera, więc idę po farmera. Jeden na pewno się przyda. Czy mam gotówkę... Mam kasę na drugiego? Nie mam. Ale może wy macie coś z królików? Coś zebraliście? Jakimś cudem coś wam wpadło w oko? Chyba nie. Dobra, no to w takim wypadku... No cóż, no poświęcę, mam tych ludzi mnóstwo. Okej, trudno. Ścinamy to drzewo. I mam nadzieję, że tu pojawią się króliki, więc oni będą zarabiać na królikach. Dużo królików będzie, bo tu jak wytnie się to wszystko, to będzie pięknie.
I teraz pytanie brzmi, czy oni w ogóle... No dobra, ten farmer rzeczywiście ruszył, no ale zobaczcie, jak on jedzie. Z tej farmy to jednak będzie mały użytek. Dobrze, trzeba będzie rzeczywiście poświęcić się i ściąć te drzewa. Mam nadzieję, że moi kochani żołnierze tam zniszczą ten pierdzielony portal. Potrzebuję też gotówki, żeby na ten portal potem pójść i zbudować... Dziękuję! O to chodziło. Polecić na ten portal tam i zbudować... Słyszycie to? To chyba oznacza, że portal padł. Tak! Portal padł! Zrobiło się mrocznie. Tak, tutaj jest obóz, świetnie. Zrobiło się mrocznie, ale portal został zniszczony. Jestem już w stanie wybudować tutaj coś, czy nie zdążę? W sumie ryzykuję dużo, biegnąc tak późno. Dobra, budujemy. Spoko. Ale zaraz, jak będę budował, to przecież... O Boże, o Boże, o Boże, to pójdą budowniczowie tam, a będzie przecież teraz atak. Dobra. Lama! No o tym nie pomyślałem. Teraz prawdopodobnie stracę budowniczych, chyba że będą inteligentni. Kurza mać. Chyba że będą inteligentni. I w dupeczkę jednak ten, no. Nie będą biec tam, jak idioci. Stój tu! Nie biegnij, pomyliłem się, nie biegnij mi, bo zostaniesz... Dobra. Potrzebuję teraz zainwestować kasę niestety, ale kurza mać w budowniczych. No dobra. Czyli jest krwisty księżyc podczas deszczu. No i chłopie, powodzenia. Chyba że zaatakują tylko z prawej strony. No właśnie. Ale księżyc dopiero wschodzi. No dobra, zobaczymy, czy to przetrzymamy, moi drodzy. Zobaczymy, czy to przetrzymamy. Czy damy radę przeżyć. Tak w ogóle, to mam nadzieję, że nie będą atakowali z tej strony, bo tu ja nie wzmocniłem muru. Dobra, idą. Idą. Mam nadzieję, że mur to wytrzyma. Mamy w końcu bonusy, proszę bardzo. Mamy bonusy, które tłamszą tych ziemeczków, ale jest ich coraz, coraz więcej. Powoli ich liczba rośnie, dobra. Huh, prawa flanka jest bezpieczna. Będą króliczki, więc jest spoko. Można spokojnie już rozbudować mur, bo wiadomo, że atak jest jeden. Tylko pytanie, kto będzie... A, no jasne, tylko pytanie brzmi, kto to będzie budował. Właśnie, kto to będzie budował, skoro... O, tu jeszcze idą. Jacyś opóźnieni tu idą. A, bo mieli dalej. No jasne, zauważcie, że oni mieli o wiele, wiele dalej teraz do przejścia. Z racji tego, że portal następny jest kawałek drogi stąd. Czyli dlatego bardzo wolno... O nie! Jest latająca menda! Latająca pimuła, latająca meduza. Nie wiem, jak ją nazwać. Szlak cię trafi. Dobra, szlak go trafił. Świetnie, ale jeszcze jeden leci. A nie brzmi? Kurde, no właśnie. Zżarli. Dobra, czy zżarło mi dwóch? Ale na szczęście od razu się zregenerowali. Dobra, przeżyliśmy. Moi drodzy, przeżyliśmy 11 dni. Jest super. Mimo tego, że nie do końca rozegrałem to tak, jak powinienem rozegrać. Nie jest najgorzej. Dobra, zbieramy gotówkę i teraz zobaczymy, czy inwestujemy coś jeszcze w zioma, czy nie. Na pewno potrzebujemy dwóch budowniczych, bo wydaje mi się, że obaj właśnie spotkali się z bóstwem, które tu rezyduje. Nawet powiem wam szczerze, jeszcze jednego, bo oni mi się tak przydadzą. Bo będę chciał jeszcze katapulty niebawem budować. Aha! No wygląda na to, że chyba tutaj mur został zniszczony, tak? Skoro i... Nie, ja... ja już rozbudowę tutaj zrobiłem, dobra. Czyli widzicie, mam teraz tutaj mnóstwo miejsca na króliki. Czyli oni, mam nadzieję, że będą zarabiać teraz krocie. Mnóstwo, nie krocie, tylko będzie mnóstwo kasy zarabiać. Będą na tych królikach tutaj, moi drodzy. O, proszę bardzo, zobaczcie, jak zbierają kasiorę. Proszę bardzo, jak pięknie ją kolekcjonują. Mega. Więc ja teraz, tak naprawdę, żeby zakończyć ten dzień i tak jakoś konkretnie, to skoro tu już zbudujemy mur, to tu zbudujemy jeszcze, proszę bardzo, wyższą... No, a! Tam zbudowany jest portal, świetnie. Zbudujemy jeszcze jedną wieżyczkę, a ja tam jeszcze pobiegnę na lewą stronę, żeby... Co zrobić? Żeby jeszcze przedłużyć żywot tego naszego posągu. Jak widzicie, portal jeszcze nie jest zbudowany. No to był mój błąd, tutaj biegnie budowniczy, żeby go zbudować. Oby tylko zdążył to zrobić, bo będzie słabo, jak on tego nie zdąży faktycznie, bo nagle zaczną go atakować. Chociaż mamy Blood Moon, no i pytanie, czy ten Blood Moon wytrzyma. Dobra, mamy drugi poziom, więc chwilowo jest ok. Jakbyśmy podbiegli jutro, to byśmy mieli spokojnie jeszcze na te 3 dni łącznie. Mam nadzieję, że budownicy wybuduje ten portal, bo mam akurat jednego złocisza, więc chciałbym się przeteleportować szybko z powrotem.
Dobra ziom, buduj! Buduj, bo trzeba kończyć odcinek, jedziesz! Napierdzielaj tym młotkiem. Dobra, drugi próbował dolecieć, ale nie zdążył. Dobra, używamy na razie tutaj, proszę bardzo, teleportu i wracamy chwilowo do wioski. Nie chcemy budować żadnego dodatkowego portalu. W tym momencie jeszcze. Dobra, wróciliśmy, jest spoko. Proszę bardzo, jeszcze jakieś tutaj jeszcze, zobaczcie, resztki pozostałości taki prąd był fioletowy, pozostałości po teleporcie. Dobra, zobaczmy jeszcze, moi drodzy, na sam koniec, jak będzie wyglądać ta noc. Proszę bardzo, króliczki zarabiają. Nie wiem, czy farmer też coś zrzucił, czy on jednak nie dobiega do tej farmy. Czy będzie jakiś atak, czy to rzeczywiście mi się udało ładnie zmerdżować z Blood Moonem prawdziwym, który był 10 dnia? Wydaje mi się, że chyba nikt ataku nie przypuszcza. A to oznacza, że chyba jest pięknie. Dobra, moi drodzy, zatem jest mistrzostwo. Udało mi się zsynchronizować Blood Moony, zniszczyłem jeden portal, jeszcze jeden portal musimy zniszczyć po lewicy, żeby mieć spokój, tak? Żeby mieć spokój i mieć już dostęp do portu i zacząć już budować statek i zacząć się stąd ewakuować. I wtedy będzie chyba dobrze. Dobrze, moi drodzy, a zatem jeśli wam się oczywiście podobało, to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Ja wam dziękuję bardzo, to był kolejny odcinek z Kingdom New Lands. Trzymajcie się, wielka piona i do zobaczenia już niebawem. Cześć!